Polaryzacja jest w pewnym sensie śmiertelną chorobą dla demokracji. Dlatego, że jeżeli podziały pomiędzy dwoma plemionami w danym kraju się pogłębiają, pogłębiają, pogłębiają i teraz jedno z nich uważa drugie za groźne, niebezpieczne, głupie, niemoralne, jeżeli jedno obraża drugie w związku z tym, że uważa je za zdrajców, za sprzedawczyków, za targowice, to po jakimś czasie powstaje pytanie, które dla demokracji jest kluczowe. Czy w ogóle jest sens tej drugiej stronie oddawać władzę? Oceniam skrajnie negatywnie funkcjonowanie pana prezydenta Dudy. Po pierwsze, jest dla mnie niezwykle bolesnym faktem to, że prawnik z doskonałego Uniwersytetu Jagiellońskiego, człowiek, który ma doktorat z prawa, w tak absolutnie absurdalny sposób, bo bez żadnej korzyści dla Polski, zniszczył polskie sądownictwo, doprowadził do tego, że ono jest niewydolne, że ono nie jest w stanie dostarczać ważnych, niepodważalnych wyroków. On po prostu nie widzi zła, które wykonał, do którego dopuścił, a mówi, że bierze za nie odpowiedzialność. A czy inni zostaną ukarani? Ja uważam, że powinni zostać ukarani. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody. Ten kanał subskrybuje tylko 28% spośród ponad 2 milionów widzów, którzy co miesiąc oglądają nasze filmy. Oznacza to, że zdecydowana większość z Was nie subskrybuje tego kanału. Nasz cel to przynajmniej 50%. Pomóżcie nam rozwijać społeczność Gońca. Im większy kanał, tym lepsze treści możemy dla Was tworzyć. Będę wdzięczny, jeżeli zdecydujecie się na małą przysługę dla mnie i dla redakcji Gońca i klikniecie przycisk subskrypcji. Dzień dobry, Wojciech Mulik, dobry, witam Wojciech w rozmowie Gońca. A moimi Państwa gościem jest dzisiaj profesor Marcin Matczak, prawnik, autor najnowszej książki Jak zatrzymać koniec świata. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Za nami obchody Święta Niepodległości. Czy w tym roku pokazały one, że Polska jest podzielona? No, Polska jest podzielona na pewno nie od 11 listopada tego roku i rzeczywiście to trochę smutne, że te specjalne okazje, które powinny być właśnie okazjami do bycia razem, często są okazjami do bycia osobno. Ja muszę panu powiedzieć, że ja już systematycznie od pewnego czasu nie śledzę bardzo tego, co się dzieje wokół Marszu Niepodległości, właśnie z tego powodu, że on mi przypomina o wielkiej chorobie, która Polskę toczy, czyli o tej chorobie polaryzacji, takiej chorobie, w której tak naprawdę wyrywa się sobie słowo patriotyzm, wyrywa się sobie słowo ojczyzna i każdy chce je niejako zdefiniować na swój własny sposób. To jest duży problem i myślę, że niestety przy tych ważnych okazjach, czy to jest Dzień Niepodległości, czy to jest rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, czy to są jakiekolwiek inne rocznice, one chyba przestały już jednoczyć, a raczej dzielą. I myślę, że w tym sensie ma pan rację. Nawet w takim dniu nie słyszeliśmy w żadnej z wypowiedzi polityków tutaj nawoływania do jedności. Czy my jako społeczeństwo powinniśmy w takim dniu domagać się od na przykład Rafała Trzaskowskiego i Krzysztofa Bosaka, żeby podali sobie ręce, czy jest to po prostu mrzonka? Używa pan pięknego słowa my i ja też chciałbym go bardzo używać. Tylko pytanie jest, czy jest jeszcze jakieś my? Czy są tylko oni, jedni i drudzy, którzy właśnie się strasznie spolaryzowali? Ja myślę, że to, co robią politycy, czy to Rafał Trzaskowski, czy Krzysztof Bosak, to jest po prostu efekt tego, czego chcą od nich spolaryzowani obywatele, spolaryzowany elektorat. Niestety jest tak, że ta choroba polaryzacji, która Polskę toczy, to nie jest choroba, która nie ma poważnych konsekwencji, bo my możemy sobie nieraz pomyśleć, ach no cóż, ludzie są podzieleni, mają inne opinie na różne kwestie, w kwestii aborcji, eutanazji, relacji do Rosji, relacji do Niemiec, do Unii Europejskiej, ale to nie o to chodzi. Polaryzacja jest w pewnym sensie śmiertelną chorobą dla demokracji, dlatego że jeżeli podziały pomiędzy dwoma plemionami w danym kraju się pogłębiają, pogłębiają, pogłębiają i teraz jedno z nich uważa drugie za groźne, niebezpieczne, głupie, niemoralne. Jeżeli jedno obraża drugie w związku z tym, że uważa je za zdrajców, za sprzedawczyków, za targowice, to po jakimś czasie powstaje pytanie, które dla demokracji jest kluczowe. Czy w ogóle jest sens tej drugiej stronie oddawać władzę? Rozumie pan, o co mi chodzi, tak? Jeżeli to są niemoralni ludzie, zdrajcy, agenci, czy to rosyjscy, czy niemieccy, no to właściwie, jeżeli plemię A rządzi, to czy dla dobra taką Polski pokusę nie totalitaryzmu? Na przykład nie organizować wyborów? Proszę? To budzi taką pokusę totalitaryzmu?
Oczywiście, tak. To jest, to jasno wynika z wszystkich analiz historycznych, że polaryzacja jest wstępem do autorytaryzmu i może spowodować totalitaryzm. No bo jak mówię, jeżeli plemię A uważa, że plemię B zdradzi, zniszczy Polskę, to w pewnym momencie te podziały mogą zejść tak głęboko, że nie ma sensu organizować wyborów, no bo one są śmiertelnym niebezpieczeństwem oddania władzy zdrajcom. Dlatego tak ważne jest to i mnie się oczywiście podoba ta opcja, o której pan mówi, żeby politycy wykonywali takie gesty, tyle tylko, że wtedy oni straciliby poparcie, bo ta emocjonalność, którą daje polaryzacja, jest bardzo kusząca. My lubimy negatywne emocje. My lubimy emocje, w których możemy właśnie nienawidzić kogoś, poniżać, bo być może wtedy czujemy się lepsi. Więc nawet gdyby Bosak i Trzaskowski podali sobie ręce i się przytulili na Marszu Niepodległości, to to nie zmieniłoby, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, potrzeby polaryzacji, która jest w ludziach. Więc myślę, że to od ludzi by trzeba było zaczynać, a nie od polityków. A czy jest taka w takim razie odpowiednia temperatura polaryzacji, która byłaby dla nas idealna? Bo jak rozumiem, tutaj całkowity brak polaryzacji byłby niewskazany, dlatego że no, spory są naturalne, potrzebujemy również sporów, ale być może po prostu ta polaryzacja i jej temperatura po prostu powinny zostać nieco obniżone. Może powinniśmy sobie wprowadzić dodatkowe słowa, dlatego że polaryzacja już sama w sobie zakłada jednak rozbicie na pewne dwa obozy. Ja myślę, że spór, dyskusja, debata to niekoniecznie polaryzacja. Polaryzacja, która jest niebezpieczna, czy polaryzacja w ogóle, ta niebezpieczna dla demokracji, ona zaczyna się wtedy, kiedy drugą stronę traktuje się nie jako kogoś różniącego się opinią, kogoś, kto jest przeciwnikiem w jakiejś kwestii, ale jako wroga. Ja myślę, że najlepiej to wytłumaczyć sobie na przykładzie sportu. Wie pan, no możemy grać mecz piłki nożnej jako Polska z Francją i z Niemcami, możemy konkurować, możemy mieć swoje interesy na tym boisku, ale to nie znaczy, że mamy kopać ich po nogach, łamać im kości albo pobić ich po tym, jak przegramy z nimi. Czym innym jest rywalizacja, także poglądów, idei w społeczeństwie, która opiera się jednak cały czas na założeniu, że po drugiej stronie jest człowiek, a nie człowiek, że po drugiej stronie jest człowiek, który chce też dobrze, tylko inaczej. To jest spór, to jest normalne dla demokracji, ale w sytuacji, kiedy po drugiej stronie jest potwór, kiedy po drugiej stronie jest zdrajca, kiedy po drugiej stronie jest agent, czyli kiedy zaczyna się przypinanie łatek, które już nie pozwalają powiedzieć, że to jest w ogóle Polak, o może to też jest ważne, tak? Tylko to jest właśnie Unijczyk polskiego pochodzenia, to wtedy zaczyna się dziać coś bardzo złego. Więc musimy siebie traktować jako oponentów, jako przeciwników, jako ludzi, którzy konkurują także w sensie idei, ale nie jako śmiertelnych wrogów, a przede wszystkim musimy siebie cały czas traktować jako ludzi, którym leży na sercu jakieś dobro, a nie ludzi, którzy chcą zła. O, wydaje mi się, że to jest najważniejsza różnica. Niestety ta polaryzacja, która jest w Polsce już teraz, moim zdaniem dosięgła tego momentu, w którym my drugą stronę, i to mówię i o jednej, i o drugiej stronie, traktujemy już nieraz, jeszcze może jako ludzi, ale ludzi, którzy chcą zła dla Polski i dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby oni nie mogli rządzić. I to już jest bardzo niebezpieczny obszar. I ja teraz zacytuję pana. Postępowi ciągle nie rozumieją, że świat staje się coraz bardziej konserwatywny. Chaos, idei, brak zasad staje się dla wyborców nie do zniesienia, dlatego głosują za prostotą, która często staje się prostactwem. Ale czy o ironio, takie określanie postaw, z którymi pan się nie zgadza, no nie jest przypadkiem również taką pogardą, która nakręca wojnę plemienną? Wie pan, ja mam prawo używać słów mocnych, dopóki traktuję drugą stronę jako człowieka. Te słowa w tej wypowiedzi ja kieruję do polityków. To znaczy dla mnie sytuacja zachowania polityka, tutaj akurat miałem na myśli Donalda Trumpa, zachowania, które on reprezentuje sobą. Nie wiem, mówienie o tym, że imigranci jedzą psy. To jest prostactwo. To jest mocne słowo, natomiast powiedzenie o ludziach, że zjadają psy domowe, zjadają pupili Amerykanów, jest o wiele gorsze niż powiedzenie tego. Więc myślę, że tak jak mówię, to moim zdaniem to nie, ja nie przekraczam granicy krytyki. Ja mogę krytykować w taki sposób innych ludzi. Natomiast ja nie odmawiam Donaldowi Trumpowi człowieczeństwa. Tylko uważam, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Dla mnie trumpizm to jest, wie pan, taka sytuacja, która nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. To jest taka sytuacja, w której ludzie są głodni porządku i wartości konserwatywnych, dlatego że boją się świata. Świat się stał bardzo złożony. Są wojny, jest migracja, są choroby, jest niepewność ekonomiczna. I to my też wiemy z badań naukowych i analiz
które były jeszcze przed wojną pisane, na przykład przez Erisha Fromma czy Hannę Arendt, że jak ludzie się boją, to lgną do silnego przywódcy. I teraz jest cała masa przywódców, którzy moim zdaniem udają, że są konserwatywni. Trump moim zdaniem jest rozpustnikiem. Trump jest człowiekiem, któremu trzeba się śmiać w oczy, kiedy on mówi o sile i jedności rodziny, bo on sam swoim życiem nie dał takiego przykładu. Jednak ludzie mu wierzą. Wierzą mu także wtedy, kiedy mówi, że trzeba migrantów, nie wiem, wywozić, dlatego że oni zjadają psy. Dla mnie to jest prostactwo. Uważam, że to jest granie na ludzkich emocjach, na potrzebie wartości, na potrzebie porządku w sposób absolutnie niedopuszczalny. W Polsce też mieliśmy taką sytuację za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy na przykład Telewizja Polska prezentowała takie osoby jak, nie wiem, Jurek Owsiak, jako w swoich prześmiewczych filmach, jako złodziei na przykład, jako ludzi kradnących pieniądze. To jest ta granica, moim zdaniem, prostactwa, której nie wolno przekraczać, właśnie taka, w której ktoś mówi, jesz psy, kradniesz pieniądze, które ludzie ci dają. To jest przedstawianie drugiego człowieka jako zła wcielonego i ja się temu sprzeciwiam. Uważam, że tak być nie może, jest to strasznie groźne właśnie dlatego, że tę polaryzację napędza, a żywi się ta postawa, ten trumpizm, to takie właśnie prostactwo polityczne, rzeczywistą potrzebą, którą ludzie mają, czyli potrzebą porządku i opanowania świata. Tylko niekoniecznie trzeba ten świat opanowywać w taki sposób, jak sądzę. No właśnie, a na ile ta polaryzacja odpowiada również dzisiaj strona lewicowa, centrowa, liberalna? Czy tutaj również są pewne grzechy po tej stronie? Tak, i to bardzo duże. No, wie pan, nigdy nie jest tak, że jedna strona za wszystko odpowiada. Z całą pewnością za polaryzację w Polsce, a w szczególności za jej powód, to znaczy właśnie za ten lęk przed światem, strach przed chaosem, moim zdaniem odpowiadają skrajni postępowcy, w tym skrajna lewica, która świetnie, powiedziałbym, wystawia piłkę prawicy, ażeby dać się w pewnym sensie zastrzelić politycznie. Jak to robi? Robi to w taki sposób, że w sposób agresywny, bardzo agresywny, atakuje ustalony porządek norm i wartości, który dla ludzi o poglądach konserwatywnych jest ważny. Podam przykład. Jeżeli lewica na swoich sztandarach, a są takie przykłady, niesie w manifestacji związanej z aborcją hasło płód to pasożyt, no to jest traktowane przez ludzi, którzy są po drugiej stronie, nie wiem, przez przysłowiową parę dziadków, którzy czekają na wnuka w Podkarpackiem, jako atak na najważniejsze wartości. Jeżeli ktoś lewicowy pisze na kościele, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji, to jest szaleństwo, dlatego że to jest bezpośrednie uderzenie w wartości, które dla tamtych ludzi konserwatywnych są ważne. I to powoduje, że oni zaczynają bardziej obawiać się o to, co będzie z tym światem. No bo skoro są tacy ludzie, tak bezwzględni w zakresie wartości, no to nie wróży dobrze. Boją się tego świata i tym bardziej popadają właśnie w podziw dla kogoś, kto przychodzi, nawet jeżeli on udaje konserwatystę i mówi, ja was obronię. W związku z tym agresja taka przeciwko wartościom, dotycząca brutalnych ataków na religię, na wartości konserwatywne, oczywiście napędza polaryzację. I ja dlatego między innymi po wygranej, powiedzmy, tej strony postępowej, chyba ją możemy tak nazwać, w tamtym roku, wzywałem wielokrotnie, za co dostawałem ogromne bęcki publicystyczne, do tego, żeby zaprzestać pogardy dla wartości, które są ważne dla ludzi konserwatywnych. Żeby, jeżeli już, to atakować przywódców polityków, a nie elektorat. I nie wartości ważne dla elektoratu. Ja absolutnie potrafię powiedzieć, że Trump jest prostakiem, natomiast nie obrażać religii. Ja nie rozumiem, dlaczego nie można tych dwóch rzeczy odróżnić. Moim zdaniem duża część osób po stronie postępowej nie potrafi tego odróżnić i w ten sposób przyczynia się ewidentnie do polaryzacji. Czy w takim razie za zagrożeniem totalitaryzmem nie stoją między innymi dobre chęci oparte jednak o mechanizm politycznej zemsty i kary, co w Polsce widzimy pomiędzy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością? Dziś Polska jest pęknięta przez na pół, obie strony chcą wzajemnie się ukarać, no i kiedy pozwalamy na takie emocje, coraz bardziej atrakcyjne mogą się wydawać takie poglądy skrajne. Wie pan, jak wiadomo, dobrymi intencjami jest wybrukowane piekło i to stare powiedzenie pokazuje, że to nie intencje decydują o ocenie naszych czynów, ale środki, które podejmujemy. I myślę, że o to właśnie chodzi w ryzyku polaryzacji, że w momencie, w którym pan uważa, że po drugiej stronie jest nie człowiek, wróg, zdrajca, agent, no to wtedy ma pan cel i ten cel wydaje się uświęca wszystkie środki. Żaden cel nie uświęca wszystkich środków. Jeżeli zapomina się o godności drugiego człowieka, o tym, że jakieś wartości są dla niego ważne,
Zwłaszcza jeżeli to jest zwyczajny człowiek, tak jak mówię, wyborca. Ja uważam, że to jest największa głupota, że na przykład strona progresywna atakuje wyborców Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc im, że oni są za ściankiem, że są ciemnogrodem, że nie rozumieją, co robią. Oni mają swoje poważne powody, żeby głosować na partię, którą wybrali. Więc tego typu działanie przede wszystkim opiera się na poniżaniu godności drugiego człowieka. I niestety tego jest coraz więcej. Więc nawet jeżeli tam, nie wiem, są jakieś dobre intencje, no to musimy cały czas powtarzać to mądre i stare przysłowie, że tymi intencjami może być piekło wybrukowane, piekło, a więc stan, w którym już się nie da żyć, nie da się funkcjonować, bo prawie jesteśmy na skraju pozabijania się. Ale wie pan, to skąd się bierze ta agresja, skąd się bierze ta nienawiść, skąd się bierze ta potrzeba, atrakcyjność takich stanowisk, dlaczego elektoraty zamieniają się w kiboli i kibice, czy kibole Platformy i kibole Prawa i Sprawiedliwości się zachowują tak jak kibole Legii i Lecha, że właśnie nie mają już nic wspólnego i chcą tylko ze sobą walczyć, to jest o wiele głębszy powód jakiś tutaj, prawda, którego trzeba zbadać. Kondycja współczesnego człowieka, właśnie brak sprawczości, który się przekłada na jakąś taką agresję bardzo często. Są bardzo poważne sprawy, o nich piszemy z Marcinem Makowskim w tej naszej książce Jak zatrzymać koniec świata, bo to naprawdę nie jest tak, że jeżeli polityk wykona jakiś gest, nawet najpiękniejszy, to on zmieni ludzkie serca i ludzkie głowy. Wiemy, jeszcze raz podkreślam, od Rysia Fromma i Hanny Arendt, że autorytaryzm i upadek demokracji zaczyna się nie na poziomie państwa, nie w dzienniku ustaw, tylko w duszy człowieka. To znaczy ktoś zaczyna nienawidzić drugiego, głosuje na polityka, który podnieca tę nienawiść i to się wszystko bardzo źle kończy. Więc trzeba tutaj diagnozy o wiele głębszej niż tylko kwestia samych gestów. Przechodząc do kwestii wyborów prezydenckich, które już tutaj za rok, prezydent Duda nie tylko czuje się, że jest Cezarem i Kaligulą, może mianować sędzią nawet swoje domowe zwierzę, to cytat z pana. Jak ocenia pan w takim razie te dwie kadencje prezydenta Andrzeja Dudy, że można byłoby go jednak nazwać tutaj architektem łamania praworządności? Z całą pewnością, wie pan, no ja już wielokrotnie tę swoją ocenę wyrażałem. Oceniam skrajnie negatywnie funkcjonowanie pana prezydenta Dudy. Po pierwsze, jest dla mnie niezwykle bolesnym faktem to, że prawnik z doskonałego Uniwersytetu Jagiellońskiego, człowiek, który ma doktorat z prawa, w tak absolutnie absurdalny sposób, bo bez żadnej korzyści dla Polski, zniszczył polskie sądownictwo, doprowadził do tego, że ono jest niewydolne, że ono nie jest w stanie dostarczać ważnych, niepodważalnych wyroków. Wyprowadził Polskę w konflikt ogromny, największy z Unią Europejską i właściwie, mimo tego wielkiego trudu, wielkich sił, kłótni i problemów, ciągle mam wrażenie, nie jest w stanie pokazać żadnego dobrego efektu. No bo wie pan, dobry efekt to byłby to, gdyby on walczył z Unią, z sędziami, ale ludzie szybciej by mogli mieć zakończone sprawy sądowe. Nie, mają dłużej przeprowadzane sprawy sądowe. Gdyby na samym końcu sprawy sądowej mogli dostać już wiążący wyrok, nie. Mają tak naprawdę wyrok, który ze względu na udział neosędziów można podważyć. Więc prezydent Duda zepsuł całą masę rzeczy, a nie za bardzo wiadomo, co naprawił. I dla mnie, jako także dla prawnika, to jest absolutnie niezrozumiałe. Mam wrażenie, że tu chodziło o właśnie jakiś taki, nie wiem, gest, zemstę wobec, nie wiem, jakichś mitycznych, komunistycznych sędziów. Wie pan, w Polsce sędzia, średnia wieku sędziego to jest 38 lat. Co to z niego za komunista, którego trzeba z tego sądu wyganiać? To są wszystko jakieś fantomy, to jest też działanie polaryzacyjne, czyli sytuacja, kiedy polityk, Andrzej Duda, mówi, są jacyś wrogowie, których trzeba zniszczyć. Oni siedzą w sądach i ja to zrobię. I niszczy ich przez dwie kadencje, tylko nie wiadomo, czy oni w ogóle istnieją, po co on w ogóle to robi i czym się to kończy, bo najwyraźniej teraz skończyło się spaloną ziemią, bo trudno wskazać jakikolwiek pozytywny efekt. Więc ja nie rozumiem tych dwóch kadencji. Nie wiem, po co one były, nie wiem, jakie dobro z nich płynęło dla Polski, jeżeli chodzi o kwestie praworządnościowe i sądownictwo. Może jakieś dobro płynęło dla relacji międzynarodowych, na przykład relacji z Ukrainą, bo tutaj akurat prezydent Duda zachowywał się bardzo, bardzo porządnie i gdyby w taki sposób myślał o innych kwestiach, właśnie na przykład o sądownictwie czy prawie, to pewnie ta ocena byłaby o wiele poważniejsza. No ale ja jestem prawnikiem, a nie osobą, która się zajmuje relacjami międzynarodowymi. Więc w obszarze, na którym się znam i który uważam jest bardzo istotny dla państwa, moim zdaniem to była kompletna porażka, niestety. Prezydent Andrzej Duda mówi, że bierze za to pełną odpowiedzialność, ale czy my faktycznie będziemy mogli liczyć na odpowiedzialność, być może prawną, jakiegokolwiek polityka, jeżeli wyroki w Polsce zaczną być masowo podważane?
Wie pan, ja też o tym pisałem. No, mnie bardzo denerwują te słowa prezydenta. One są słowami absolutnie pustymi. No bo proszę mi powiedzieć, jaką odpowiedzialność prezydent Duda bierze za to, że mamy w sądach ileś tam tysięcy neosędziów, którzy wydają quasi wyroki, które można podważyć, i chcę bardzo jasno powiedzieć, to oznacza, że konkretni ludzie, na przykład małżeństwo w jakiejś sprawie dla siebie ważnej, sąsiedzi w jakiejś sprawie dla siebie ważnej, idą do sądu, bo chcą dostać ważne rozstrzygnięcie swojego konfliktu, a dostają coś, co jest, przypomina bardziej świstek papieru, bo może być podważone. I teraz, jaką odpowiedzialność prezydent Duda bierze za tułanie się tych ludzi po sądach? Przecież oni będą musieli powtarzać prawdopodobnie wszystkie te sprawy, a to będzie trwało wiele lat. Być może będą musieli iść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Co Andrzej Duda będzie robił? Będzie ich reprezentował? Da im pro bono, da im pieniądze na to, żeby oni mogli finansować prawników? Nie, on będzie na emeryturze, będzie jeździł po świecie i będzie wygłaszał wykłady. Co to jest za odpowiedzialność? To jest żadna odpowiedzialność. To jest żadna odpowiedzialność, dlatego dla mnie te słowa są niezwykle irytujące, bo zepsucie sądownictwa to nie jest zepsucie czegoś abstrakcyjnego. To jest bardzo często zniszczenie ludziom życia, bo ludzie zawsze mają konflikty i sądy są po to, żeby te konflikty kończyć definitywnie. A prezydent Duda zrobił, że ludzie się tłuką po sądach przez wiele lat, nerwy tracą i pieniądze, a na końcu ktoś im mówi, przepraszamy was bardzo, z powodu tego, co zrobił prezydent Duda, my musimy to wszystko powtórzyć, musimy wznowić to postępowanie, bo waszą sprawę rozstrzygał neosędzia. I gdzie jest w tym Andrzej Duda? Jak mówię, on jest w tym czasie, prawdopodobnie będzie na wakacjach albo będzie wygłaszał wykłady i nie będzie się tymi ludźmi zajmował. Więc dla mnie to są absolutnie niemoralne słowa, to co on mówi. I to pokazuje też jakąś taką płytkość w podejściu do tego wszystkiego. On po prostu nie widzi zła, które wykonał, do którego dopuścił, a mówi, że bierze za nie odpowiedzialność. A czy inni zostaną ukarani? Ja uważam, że powinni zostać ukarani. Jeszcze raz podkreślam pewną strategię, która moim zdaniem jest ważna dla tej polaryzacji i dla Polski. Trzeba ukarać przywódców i polityków, a nie elektorat. Na przykład pogardą, niszczeniem, obrażaniem. Ewidentnie w ostatnich 8 latach były w Polsce działania, które noszą znamiona poważnych przestępstw. Więc trzeba doprowadzić do tego, ażeby tych ludzi ukarać w imieniu Rzeczpospolitej. To nie może być zemsta, to nie może być odwet, to muszą być przejrzyste, prawidłowo prowadzone procesy, w których pokaże się to zło i tych ludzi się za to zło ukaże. Jednym z takich procesów powinien być proces przed Trybunałem Stanu dla prezydenta Dudy. To, czy do tego dojdzie, czy nie, nie wiem. Myślę, że jest to mało prawdopodobne ze względu na konstrukcję prawną, która wymaga jednak jakiejś zgody ponad podziałami, ażeby prezydenta postawić przed Trybunałem, a my nie mamy takiego porozumienia, jak sobie powiedzieliśmy, ponad podziałami. Niemniej jednak uważam, że trzeba głośno mówić, że prezydent Duda, kiedy mówi, że bierze za odpowiedzialność za to, co zrobił, to tak naprawdę te słowa są całkowicie puste, bo tej odpowiedzialności nie bierze i nie ma mechanizmu, w którym on będzie mógł odczuć zło, które wyrządził polskiemu sądownictwu, a które będą odczuwali normalni ludzie. I to moim zdaniem jest skandal moralny po prostu. Wspomniał pan, profesor, o takich krótkotrwałych, dramatycznych skutkach prezydentury Andrzeja Dudy, ale są również jeszcze tutaj skutki długotrwałe. Czy ta prezydentura Andrzeja Dudy i wiele precedensów, które popełniał w jej trakcie, jest takie zagrożenie, że może to na dłużej zepsuć urząd prezydenta w Polsce, a przynajmniej rodzić jakieś niezdrowe pokusy przed kolejnymi prezydentami? Wie pan, myślę, że tak, dlatego że w polityce i w prawie mamy do czynienia z takim zjawiskiem precedensu. Mimo że nasze prawo nie jest precedensowe, to mamy też liczne dowody z analizy takich funkcjonowania różnych instytucji w różnych państwach, że jeżeli ktoś pełniący jakieś funkcje podejmuje pewne decyzje, które są kontrowersyjne, które są złe, to w pewnym sensie pozwala później następnym podejmować jeszcze gorsze decyzje. Taka sytuacja była na przykład w Republice Weimarskiej, która zanim Hitler zrobił to, co zrobił, zanim skorzystał między innymi z artykułu 48 Republiki Weimarskiej, która dawała mu specjalne uprawnienia, które on oczywiście zamienił w totalitaryzm, przed nim ponad 100 razy z tego artykułu korzystali inni prezydenci, których nie uważamy za faszystów, za zbrodniarzy przeciwko ludzkości. Prawda? Prezydent Ebert na przykład to robił wcześniej, którego nikt nie traktuje jako przestępcę. Więc mamy sytuację, w której normalni ludzie przygotowali grunt dla kogoś o wiele gorszego poprzez to, że nadużywali prawa, łamali to prawo i tłumaczyli wszystkim, że tak można. Przykładowo, kiedy prezydent Duda odmówił zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no to właściwie, jeżeli, nie wiem, za ileś tam lat prezydentem zostanie, dajmy na to, Grzegorz Braun,
no to on będzie w pewnym sensie mówić, no ale przecież już tak było, no więc ja też mogę to zrobić. Jeżeli on dokonał zamachu na Sąd Najwyższy i usunął stamtąd sędziów, skrócił kadencję pierwszej prezes, no to jeżeli kiedyś zostanie prezydentem Janusz Kowalski z PiSu albo Zbigniew Ziobro, no to on powie, ale słuchajcie, o co chodzi, przecież to już jest nasza tradycja, że tak robimy i w taki sposób działamy. No więc to dla mnie jest sytuacja, która jest bardzo trudna do zrozumienia, właśnie sytuacja taka, w której ktoś robi zło tu i teraz, ale jednocześnie kreuje pewnego rodzaju precedens na przyszłość dla innych, którzy mogą powiedzieć, ponieważ on tak robił, to ja też mogę zrobić dokładnie tak samo. Więc niestety to psucie prawa może mieć skutki dalekosiężne. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony siłą przed Komisję do Spraw Pegasusa. Czy pana zdaniem to może być taki polityczny cel właśnie byłego ministra i chce on, aby to się stało? Myślę, że tak. Myślę, że PiS po upadku, czyli po przegraniu wyborach, czyli po upadku ich idei państwa, obecnie chce bardzo mocno dokonać jakiegoś takiego przeniesienia na drugą stronę wszystkich swoich win. I partia, która posłuchiwała swoich obywateli narzędziem dla terrorystów, chce bardzo pokazać, że ta druga strona jest jeszcze gorsza, że też, że zachowuje się agresywnie, że działa w taki oto sposób, ażeby, że atakuje drugą stronę, no nie wiem, to robienie absolutnego takiego cyrku medialnego z tego, co się działo w sprawie telewizji polskiej, jakiegoś wrogiego przejęcia, było przykładem. Wydaje mi się, że o to chodzi, to znaczy chodzi o to, żeby pokazać, że ta władza jest agresywna, no bo właśnie doprowadza siłą. A jak jest agresywna i doprowadza siłą, to znaczy, że jest groźna. Jak jest groźna, to powinniśmy się wszyscy bać i wtedy powiększy się jeszcze bardziej polaryzacja i jeszcze większe zaufanie dla rycerza na białym koniu, pana Ziobry czy pana Kaczyńskiego, który przyjdzie i wszystkich zagrożonych uratuje. To jest stary mechanizm, który pokazuje, że o, jestem atakowany, w związku z tym mam prawo się bronić. Gdyby pan Ziobro działał zgodnie z prawem, to do tego w ogóle by nie doszło, bo prawo jest po to, żeby nie było przemocy. Prawda? Jeżeli ja mam umowę i z tej umowy wynika, że mam zapłacić, to ja płacę i wtedy nie ma przemocy. Natomiast jak nie płacę, to przychodzi komornik, wyłamuje mi drzwi, zabiera telewizor. I ja mówię, to jest przemoc, ale to jest przemoc na moje własne życzenie, bo ja miałem szansę zrobić tak, żeby to nie była przemoc. Pan Ziobro też miał szansę zachować się tak, żeby to nie była przemoc. I dlatego myślę, że zrobi to specjalnie, to znaczy właśnie po to, żeby pokazać, że ta władza go atakuje i żeby móc później niby działać w samoobronie, a więc żeby móc zrobić coś jeszcze gorszego. To jest też mechanizm nakręcania się polaryzacji, to jest też mechanizm powodowania takiego zjawiska, w którym wszystkie moje działania są uzasadnione, bo przecież ja się tylko bronię. Ale prowokowanie tego ataku to była moja sprawa, w tym przypadku sprawa ministra Ziobry. To on sprowokował to, co się teraz może zdarzyć, no więc użycie tego typu działania w pewnym sensie, można powiedzieć, jest uzasadnione, ale on będzie przedstawiał to jako przemoc. Ja o tym opowiadam, dlatego że to też jest pewien mechanizm, który znamy z historii. Zawsze było tak, że ludzie o autorytarnych zapędach chcieli powiedzieć, mówili, ktoś mnie zaatakował albo chce mnie zaatakować i dlatego ja się muszę bronić i w samoobronie mogę robić rzeczy straszne. W Rwandzie, w sporze Tutsi i Hutu, ci, którzy zabijali, mówili, że działają w samoobronie. Putin mówi, że działa w samoobronie, że on się broni przed nazistowską Ukrainą. Neron w związku z podpaleniem Rzymu działał tak samo, Hitler w związku z podpaleniem Reichstagu. To jest stara metoda ludzi o zapędach autorytarnych, którzy chcą powiedzieć, biją mnie, w związku z tym ja mam prawo oddać. Bardzo groźna metoda, której trzeba naprawdę bardzo, bardzo unikać. I w kwestii praworządności. Komisja Wenecka stwierdziła, że nie można stwierdzić w drodze ustawy, że wszystkie nominacje dokonane przez KRS w określonych ramach czasowych są nieważne. Czy w związku z tym wyrokiem faktycznie Prawo i Sprawiedliwość ma się z czego cieszyć? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to jest sytuacja, która została znowu przez nich jakoś propagandowo wykorzystana, żeby wyrwać kawałek z opinii Komisji Weneckiej. Co mówi Komisja Wenecka? Komisja Wenecka mówi rzecz następującą. Najpierw powtarza, i to można sobie bardzo łatwo przeczytać, ja mogę pokazać te cytaty, jeżeli ktoś sobie życzy. Mówi tak, Sądy Europejskie, czyli Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Praw Człowieka wyraźnie stwierdził, że procedura powoływania sędziów, neosędziów jest skażona. W związku z tym trzeba zweryfikować i wprost stoi w tej opinii wszystkich sędziów, którzy zostali powołani w tej procedurze, czyli wszystkich neosędziów. To jest bardzo ważne twierdzenie, które mówi, ta procedura jest chora.
To innymi słowy jest opinia, która mówi: prezydent Duda zepsuł polskie sądownictwo, Prawo i Sprawiedliwość zepsuło polskie sądownictwo. Ale jednocześnie komisja mówi: problem ten jest tak wielki i tak niespotykany, mówi wprost, że on jest tak niespotykany w swojej wielkości, że nie można hurtowo wszystkich naraz usunąć, bo wtedy chaos, który powstanie, będzie jeszcze gorszy. W związku z tym trzeba indywidualnie weryfikować te powołania i ich wyciągać niejako po kolei. Ja napisałem gdzieś tam, żeby to zobrazować, że to jest tak, jakbyśmy mieli stajnię Augiasza, no i nie wolno przejechać koparką i załatwić to na raz, czy tam rzekę przepuścić, jak to zrobił Herakles, tylko trzeba łopatką po kolei czyścić. Bardzo jest to żmudne, trudne, ale jest to robione po to, ażeby pokazać, że to jest sprawa tak duża, że nagłe usunięcie tych wszystkich ludzi spowoduje absolutne zawalenie się tego systemu. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało krytykę sposobu naprawiania, żeby powiedzieć, że nie ma co naprawiać. To jest bzdurne. Komisja mówi, jest wielki problem, tak wielki, że normalne metody załatwiania tego problemu w ogóle się tutaj nie stosują. Wiadomo, kto jest winny temu problemowi, czyli komisja mówi, bądźcie ostrożni, kiedy będziecie naprawiać, ażeby nie wprowadzić jeszcze większego chaosu, jeszcze większej destabilizacji, no bo jakże to miało, jak ma funkcjonować sądownictwo, w którym kilka tysięcy sędziów nagle zostałoby usuniętych. Więc krytykowana jest tu metoda, natomiast nie ma żadnego ratunku dla PiS-u, na przykład w taki sposób, że oto komisja mówi, wszystko jest dobrze, to co zrobiliście. Nie, ona mówi, wszystko źle, trzeba wszystko naprawić. I to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. I na koniec w takim razie, kto wygra spór o przywracanie praworządności w Polsce? Donald Tusk, Prawo i Sprawiedliwość, Polska? Czy może jednak zdecydują o wszystkim te wybory prezydenckie? No bo tutaj w grę dalej wchodzi to, że może wygrać kandydat PiS-u. Oczywiście, mnie się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby wygrała Polska, czyli dobro wspólne, jak mówi nasza konstytucja, bo tak definiuje Rzeczpospolitą Polską, a nie dobro poszczególnej partii. I nie powinno wygrać na pewno dobro Prawa i Sprawiedliwości, bo to by oznaczało, że zło zostaje zamiecione pod dywan i jest traktowane jako dobro. Nie może moim zdaniem wygrać także agresywna, pełna zemsty narracja, którą słychać po drugiej stronie także, czyli po stronie Platformy Obywatelskiej, niektórych ich przedstawicieli, niektórych śledczych, którzy, na przykład Romana Giertycha, którzy moim zdaniem w swoich działaniach idą za daleko, bo w nich jest nie tylko chęć sprawiedliwości, ale jednak chęć uderzenia, chęć zemsty. No właśnie, czy Roman Giertych jest tutaj Krystyną Pawłowicz w spódnicy? Ja tak napisałem, dlatego że uważam, że to jest, wie pan, charakterystyka osoby, dla której indywidualne emocje, indywidualne potrzeby jakiejś wendety stają się ważniejsze niż sprawiedliwość. Ja nie rozumiem tego, jak poważny prawnik, poseł może wyśmiewać kurtkę Jarosława Kaczyńskiego, żartować sobie z kary więzienia na przykład dla polityków. No, to jest robienie ze sprawiedliwości pewnego rodzaju cyrku. Prawda? To potwierdza obawę drugiej strony, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś poważnymi działaniami w imieniu Rzeczpospolitej. Nie mamy tutaj do czynienia z wymierzaniem sprawiedliwości, tylko z jakimiś śmieszkami, prawda? Którzy z kpinami, z poniżaniem. No więc ja w ogóle nie rozumiem, jaki jest sens tego wszystkiego, oprócz dania chorej satysfakcji swojemu elektoratowi, który tam zaciera rączki i mówi, ale im dowalił, ale ich zmasakrował, fajnie, fajnie, pooglądajmy to z popcornem. No i tak się rodzi polaryzacja. Ja bym chciał, żeby te rozliczenia były robione bardziej w stylu Adama Bodnara. To znaczy, Adam Bodnar nie poniża Jarosława Kaczyńskiego, nie poniża elektoratu drugiej strony, tylko wysyła do Państwowej Komisji Wyborczej dowody. Na przykład film Zbigniewa Ziobro, który niby był promocją Funduszu Sprawiedliwości, a był kampanią wyborczą. I w ten sposób wymierza sprawiedliwość, pozwala odpowiednim organom wymierzyć sprawiedliwość. Więc uważam, że w tej całej sprawie najważniejsze jest to, żeby, powtarzam, wygrało dobro wspólne, Polska, a nie interes i nieraz taki bardzo emocjonalny jednej albo drugiej strony. Uważam, że jeżeli prezydentem zostanie ktoś ze strony koalicji, to jest szansa na to, żeby to przeprowadzić w taki sposób, o ile góry nie weźmie oczywiście ta idea Romana Giertycha. Myślę, że ona nie weźmie góry, bo widzę po drugiej stronie dużą świadomość, że ona jest groźna. Natomiast jeżeli wygra ktoś z PiS-u, no to on dalej, tak jak prezydent Duda, będzie blokował te wszystkie metody, te wszystkie działania związane z rozliczaniem, no po to, żeby kryć swoich. Nie rozumiejąc, że to rozliczenie dla Polski jest oczywiście też bardzo ważne. Więc myślę, że powinna wygrać w tej sprawie Polska. Wygra wtedy, jeżeli prezydentem zostanie rozsądny człowiek, który z jednej strony nie będzie chronił PiS-u, z drugiej strony nie będzie
zionął jakąś taką nienawiścią, chęcią wendety do drugiej strony, tylko będzie rozumiał, że rozliczenie i wymierzenie sprawiedliwości polega na pokazaniu zła, przekonaniu wszystkim, że ono rzeczywiście wystąpiło i jest złe, a potem na nałożeniu sprawiedliwej kary. W pewnym sensie ze smutkiem, że to się musiało zdarzyć, a nie z zacieraniem rączek i cieszeniem się, dobrze wam tak. Wie pan, gdyby pan był w sądzie i sędzia by panu wymierzył wyrok, nie życzę oczywiście, a potem by zatarł ręce i powiedział, ale mu dałem, to na pewno nie miałby pan poczucia, że jest pan przed poważnym sądem, który jest godzien zaufania, tylko powiedziałby pan, to jest jakiś cyrk. No więc chodzi o to, żeby cyrku nie było, tylko żeby było wymierzanie sprawiedliwości w pełnej powadze, w imieniu Rzeczpospolitej, po to, żeby takie sytuacje się nigdy więcej już nie powtórzyły, takie, które miały miejsce za czasów PiS. Miejmy nadzieję, że ten spór wygra Polska. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj profesor Marcin Matczak, prawnik, autor najnowszej książki Jak zatrzymać koniec świata i autor nowego kanału na YouTubie Prawem i Rozumem. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. A ja nazywam się Wojciech Mulik, oglądali Państwo rozmowę Gońca. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.